Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, wracamy. Wracamy pod tym względem, że no tamten ending już sobie odpuszczamy. Myślę, że czas dokończyć nasze zadanie, które sobie ustanowiliśmy na początku gry, czyli wyrżnąć wszystkich. No właśnie, tylko pytanie, gdzie oni teraz siedzą? Bo to też nie jest takie hop-siup na krowę i ciele gotowe, że my ich teraz poznajdujemy. I wszystkich pozabijamy. Zostało nam ilu? Trzech czy czterech? Czterech chyba. Więc będzie to na pewno ciekawe, w szczególności, że musimy teraz się przejść praktycznie po całym Prieville. Dobra, myślę, że zaczniemy sobie na spokojnie. Wrócimy sobie do kościoła Almer. To jest chyba dosyć najbardziej logiczne. Zapytacie, dlaczego do kościoła Almer? Almera, nie Almer. Pod tym względem, ponieważ będę chciał przejść się do centrum. Dobra, na pierwsze piętro. Będę chciał się przejść po restauracjach i innych również. Więc tutaj wszystkie te basementy już mamy w sumie dokończone. Myślę, że ciebie też możemy już w sumie dokończyć, bo ty już nie jesteś nam potrzebny w żaden sposób. Dobra, nie ma problemu, dokończę. Jak to mis? Dobra, nareszcie go wykończcie. Ekipa, kończymy. Pyk. No, to było ekstra combo. No, Marinka to jest ogólnie maszyna do zabijania w tej chwili. Dwa szylingi, właśnie tych szylingów też mamy kurwa już na maksa dużo. W sensie na maksa już full. W ogóle mamy chyba drugi dzień, tak? Być może również nie byłoby głupią rzeczą, żeby sobie... Będę wstrzymał na pięciu teraz. Nie, no żeby się przespać po prostu, wiecie. Bo Karin tam leży, nie wstała, to jest o tyle dobrze. O tyle dobrze. Prąd rozumiem, że nadal nie włączyliśmy. Nadal jest ciemno. Nie. Nie ma elektryczności. Zazwyczaj, wiecie, w takich domkach po prostu był generator do włączenia, ale tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj nie ma czegoś takiego. Szukamy dalej. Szukamy ekipy dalej. Mam mniej więcej podejrzenie, gdzie oni mogą być. Szkoda, że on nie pokazuje teraz na mapie. Dobra, wiecie co? Zapiszmy sobie tutaj grę. I może się prześpimy. Może się prześpimy. 14 godzin to nie, no musimy tutaj sobie dalej ogarnąć. Dobra, odpocznijmy trochę. Zostało nam, no, czwórka. Witamy z powrotem w wieży. Piątka z was ciągle jest przy życiu. Jak mogę ci pomóc w swoich poszukiwaniach? Rozumiem, że dusz nie mamy. Nie, nie mamy. No to porozmawiajmy. Zostało jeszcze 5 dusz. I tak 14 już nie ma. Wspaniale. Czas ucieka. Nie lęk się i nie uspokajaj. Masz zadanie do wykonania. Stanąłeś u podstawy księżycowej wieży. Aby kontynuować, wiesz co robić. No wiemy. Old house. Okej. Okay. Pytanie, czy teraz jest dzień czy noc? Złazimy. W teorii mogłem iść do Pocket Cata i wymienić te głowy. Dobra, give offering. Ale tylko... jedną będę chciał poświęcić. W sumie to nam i tak nic nie da, ale okej. To tak na szybko po prostu. Szukamy kolesi dalej. Nie, wy jesteście dziady garbate. No
Jest noc. Jest nocka. Nadal to nikogo nie widać. Ciekawe, czy sklepikarz jest otwarty. Witam w Mach Shop. Wydaje się, że mężczyzna trzyma coś, co przypomina dziecko, ale jak pochodzisz bliżej, wydaje się, że to lalka. Dobra. Co będzie do podania? Masz 99 szylingów. Oczywiście możemy sobie coś tutaj pokupywać. No musimy coś kupić, bo mamy za dużo kasy. Meat pie po 5. Dried meat po 3. Kupimy trochę dried meatów. Nie, kurwa, nie chciałem zapałek kupować. Czemu to na zapałki schodzi? Gówno. Zejdę tak sobie do 70... Do 70. Kurwa, no nie mogę z tymi zapałkami. Kto to wymyślił? Kto za baran to wymyślił? Tu kolega nadal stoi. No ale on mówi to samo. On mówi to samo. I główne wejście było tutaj. Jest znajdzony 100 HP. Niby tak. Tu było co? Tu może być zaraz jakiś koleżka. No ale tu nic nie ma, cholera. Powiem tyle, że nam się zmaterializował dżin. To właśnie o tym mówiłem. Oni też nam są tak potrzebni jak dziura w dupie, chciałem powiedzieć, ale w sumie jest potrzebna. W sumie jest potrzebna. Nic a nic, nikogo nie ma. O właśnie, z tym chciałem też zawalczyć. Dobra, nieważne. Tylko on ma dużo. Ma maskę. Kurwa, nie zapisałem gry, prawda? Cheat Happen. Dobra, no próbujmy jego prawe ramię walnąć. On ma kurwa takie silne walnięcie. Miss. A, już miałem drugie ręki, świetnie. I koza nie żyje. No i tylko teraz nic nie zrobię z tym, cholera. Mam rąk. Ja mogę gryźć go. Ugryzę go, kurwa. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę, bo i tak przedcofnąć, Dobra, moi drodzy, wróciłem i powiem wam osobiście, że... Nie spałem tym razem, bo no za mało widzieliśmy. Za mało było wszystkiego widocznego tutaj. To nadal nie wiem, gdzie może być cała ta ekipa. To mnie troszeczkę martwi. Na przykład to właśnie ten dziad. Ten dziad jest porąbany. Trochę sobie odpuścił. No ale on ma takie agro z takiego dystansu. No właśnie, że nie ma szans, byśmy przeszli jak ludzie. Nie ma szans. Proszę, pozwól mi przejść. Chuja nie przejdziesz. Matko bosko, często chosko. Odłamki szkła. No, jedyny sposób to walnąć go jakoś tym szkłem po gałach. No ale on ma maskę. Co mi to da? Nic mi to nie da. Mógłbym kozę nostrę przynajmniej uleczyć. Dobra, kto nas nie żyje? No i Marina nie ma ręki. Kurwa mać! Teraz wracam. Moi drodzy, udało mi się go wyminąć. I widzę, że była tu jego trumna, z której on wyszedł. Ale niestety, ale trumna jest pusta. Martwą przestrzeń wypełnia jedynie okropny zapach.
Nadal nie wiem, gdzie oni mogą być, cholera jasna, no. Ale czekajcie, my mieliśmy jeszcze jedną miejscówkę w sumie, która była przez nas nieotwarta w żaden sposób. A było to... Było to gdzieś koło Midnight Gazette Prieville. W dzielnicy biznesowej. Tam był też ten pojeb, nie wiem czy pamiętacie. No właśnie. Też nie chciałbym specjalnie tam lecieć i nic z tego nie mieć. Kurde, no nie wiem gdzie może być ta czwórka, jest tak pochowana. To jest po prostu dramat. Nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być. Chodzę, zglądam i nie widzę. Gorsze jest to, że też nie chcę wam w ten sposób zawarć odcinka, no ale... Tutaj się inaczej nawet w tej chwili nie da. O Jezu. Tu też nic nie ma. Zaczął się po prostu taki, wiecie, najgorszy moment tej gry, bo... Teorii, no... Wiemy, co mamy zrobić, wiemy, że musimy ich powycinać, ale nie wiemy, gdzie oni są. I to jest słabe. Nie wiem czemu, ale gra nam nie pokazuje ich na mapie. No nie ma ich. Niedobrze. Myślałem, że jak mamy tego perka z prezencją, no to że nam coś to da, ale... Najwidoczniej możemy tylko pomarzyć. A ja też nie mam czasu, żeby... robić wam cięcia. I ich szukać. Nie wiem, czy po prostu nie skorzystamy z pomocy Wiki. Bo innego sposobu nie widzę. Innego sposobu nie widzę. Tam już 11:30, kurde, zaraz muszę do pracy lecieć. Tutaj też nic. Tutaj również nic. Dobra, moi drodzy, myślę, że nie ma sensu tego przedłużać. Ja po prostu sprawdzę sobie w Wiki, gdzie tych osobników możemy sobie znaleźć. Więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, moi drodzy, z tego co ogarnąłem, to nie wiem, kurwa, dalej. To jest tak porąbane, że te postacie każdego dnia i w sumie każdego innego, czy każdej innej pory tak naprawdę dnia, są w innym miejscu. I to jest tak posrane, że to jest dramat, to jest dramat. Ja nie wiem, gdzie oni mogą być. No zostało nam cztery postaci. Z tego co tylko wyczytałem, to Dan... Bo czy w drugim dniu może być w tym miejscu, gdzie było to zapleśniałe mieszkanie, nie wiem, czy pamiętacie. To było bodajże w Pierils... Pop? Chyba tak. Aleksandra, kto sens zwracać mi do ekipy? Albo i nie. Dobra, nie, wy sobie siedźcie tam. Wy sobie siedźcie. Jak znajdę, dopiero wtedy ogarniemy was. Tylko gdzie było to mieszkanie, to ja za hu nie wiem. Nie mam pojęcia. Tu były tylko te... żegotki. Które sobie... ładnie dzwoniły. Jejku, no dawaj, 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 dawaj. Szybciej. Kurwa, jeszcze na niego wlazłem. Dobra. Udało się uciec, udało się uciec. Już nawet, wiecie, czytałem to, ale nie skupiałem się zbytnio na tym. Chciałem to jak najszybciej ogarnąć. Idziemy dalej. Rebuild back always, właśnie. I to było chyba gdzieś tu. Począwszy od tego, że jest tutaj ten stwór wielki, który nas ganiał. Tutaj nie było nic, okej. Okay. I może Shiro, nie biegaj, bo jak będziesz biegał, to będzie buba. Byłem? A. Byłem, niestety byłem. To było chyba tu. O, może nie.
Apartamenty. Tak, to było tutaj w teorii. Czy my go możemy znaleźć w ten sposób? Tego już nie wiem. Czekajcie, Dan. Bo my teraz szukamy Dana. Może być znaleziony drugiego dnia w White Mold Apartments. Tylko kurwa nie piszą gdzie. Rozumiem, że nie w piwnicy. Na logikę. Wyjdziemy się tylko i wyłącznie po cholernych przejściach. No nie mam pojęcia, naprawdę. Oni się tak kurwa poukrywali, dziady jedne. Ale że ja nie widzę ich prezencji, to jest dziwne na maksa. Ja powinien wiedzieć, gdzie oni są. Mam nawet tego perka. Wiecie, na stół. Tu nic. Tu też nic, nie ma go. Oj, gdyby nie to, że nie mam odcinka, to pewnie bym sobie odpuścił dzisiejsze już nagrywanie tego. Tylko po prostu nagrał sobie to w spokoju, jak już coś znajdę. Ale no, nie mogę. Niestety nie mogę. O, jest Dan! O, jesteś, dobra. Ten znak na podłodze. Wiesz, co on oznacza? Nigdy nie widziałem. Co ty robisz? Podążałem za śladem. Ślad zaprowadził mnie do tego domu. Do tego znaku. Ten sigil, który widziałem tylko raz w życiu. Ale nie mam pojęcia, co reprezentuje. On ogólnie ma fajny lore. Przeglądałem zachwycające dokumenty człowieka, który kiedyś mieszkał tutaj. Większość z nich była nieczytelna, ale z tego co zrozumiałem, przygotował rytuał dla starszego boga, bóstwa czy czegokolwiek. Podobnie jak ten znak, rytuał również widziałem raz zanim to wszystko się wydarzyło, ale nie mam pojęcia, co to wszystko znaczy. Zastanawiam się, czy rytuał się zakończył, czy nie. Gdzie widziałeś go wcześniej? Czy ten rytuał mógł być źródłem chaosu w mieście? Nie mam pojęcia, ale wątpię w to. Nie jestem osobą przesądną. O Jezu, kliknąłem byle co. Nie wiem, co kliknąłem. To pewne, że po ulicach krążą dzikie stworzenia. Ale zawsze istnieje naukowa odpowiedź na wszystko. To, czy nauka ta przewyższa naukę dzisiejszą, to inny temat całkowicie. Ale zawsze jest to coś, czego możesz się uczyć i uczyć. Nie ma sensu się włóczyć. Dałoby mi się towarzystwo. Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym dołączył do twojego zespołu? O kurde, no właśnie, teraz możemy go wziąć w razie czego. O, no dobra, sure, świetnie. Tak naprawdę nawet się nie znamy oboje, prawda? Jestem Dan. Mamy Dana. Oj Dana. I z tego co pamiętam. W ogóle, jaki jest ten znak? To jest ten znak, tak? Ten sigil. My też go nigdy nie widzieliśmy w sumie. Zobaczcie, to jest jakaś strzała. To jest jakaś strzałka. To teraz pytanie, gdzie znajdziemy resztę? Bo w teorii może już zostać nas troje, prawda? To już może być trójeczka. Znaczy, czwóreczka zostanie, ale trójeczka do zabicia. Ale myślę, że Dan mógłby się nam przydać w pewnych kwestiach. On jest ogólnie medykiem. To jest osoba lecząca. W ogóle dajmy mu jakąś może
Dajmy mu jakieś bronie. Właśnie on ma skalpel i Silk to jest, no, jedwabny. Jedwabny West. Co ty możesz w ogóle mieć? Officer Sword. Meat Grinder możesz trzymać. O kurde. Dobra. Chainmail dress. Akcesorii ci jakieś damy. I damy ci Bearman Gas Mask. Salomon Snake Rune, bo ty nie możesz utracić żadnej kończyny. A Salomon Snake Rune właśnie chyba to daje. I damy ci dodatkowo, przyjaciel, Lichar Monger Ring. To daje Life Drain. W sumie nie jest złe. I Bermeńska maska. I zapiszmy sobie grę, bo tutaj zaraz możemy spotkać nieprzyjemnych ludzi. A raczej coś podobnego do ludzi. I zobaczymy, co tam znajdziemy. Ogólnie będę chciał również zdanym raczej. O właśnie, o tym mówię. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Aha! Beekeeper. Teraz po prostu patrzę na ciebie pustym wzrokiem. Czym ty jesteś? Czy przydarz się do ciebie uśmiecha? Trudno powiedzieć po jego pustej ekspresji. Dark Marina ma od razu 3 pońcy. Czemu tak? Czemu tak? Dobra, ja walnę mu od razu full torso. Danym też będę chciał zaatakować torso. Zobaczymy, co to jest. O kurwa! Ale to ma jebnięcie. Cztery pociski, świetnie. Właśnie, diagnoza medyczna. To jest właśnie to, co robi Dan. To stworzenie wygląda jak mieszanie na uli. Nawet wnętrze jest całkowicie puste. Nie mam wyjaśnienia na to. Na to wszystko. Chodzi mi o to, że najwyraźniej wygląda jak człowiek. W przeciwnym razie. Mogę mu uciąć łeb? Nekromancji pewnie nie mogę użyć. Ej, ale ten Meat Grinder to jest świetne. Kurde. Aha. Nie da się tego uciąć niestety. W takim razie, mając teraz Meat Grindera w swojej ekipie, Lidana, Wydana, byłbym nawet chyba w stanie. Byłbym chyba nawet w stanie pokonać tego naszego czarnego pana. O! Czy ja tu nie byłem? What? Co to jest? Business District. Ja tu nie byłem. Pierdziele. Ominąłem całą lokację? Nie wierzę w to. Shit. Co tutaj się dzieje? Już dawno go tutaj nie ma, w sensie, że już opuściło jego ciało. Ktoś lub coś pozbawiło go głowy. A kruki. Samo tutaj. Ten już też dawno nie żyje. Na jego ciele widnieją liczne rany dziobania w ciało. To samo tutaj. O kurde, co tu się dzieje? Werony żerują na ciele. Wygląda na to, że nawet nie zwracają na ciebie najmniejszej uwagi. Nie było nas tu. Kozie kopyto. Bermański napierśnik. Czemu ja tu dwójki widzę? Źle przetłumaczyłem. Niebieskie ziółko. Klatek warzywny, świetnie. Wow! Nie było mnie tu. Może byłem? Nie wiem. Interesująco wygląda. Statua o interesującym wyglądzie. Ma napisane o płodność i dobroty. O dobrobyt. Blablabla. Jak zwykle się jąka. Dobra, drzwi są zamknięte. Dobra. Są tu jakieś warzywa, ale są w różnym składzie rozkładu, niestety.
Dobra, ale tutaj widzę, że jest jeszcze jakieś przejście do góry. Oczywiście zaraz sobie tam pójdziemy. Ale jak ja mogłem opuścić tą lokację? Kurde. Nie widziałem jej kompletnie. Kompletnie jej nie widziałem. Boję się, że tu może być ten czarny pan. To się kopyto i piwko. Kurwa, no i to tak wygląda, jakby było przejście z drugiej strony. Stalhelm, pociski. Lingi. Hera, ole, Levi by się cieszył. Jest Levi, a nie, czekajcie, Levi nie żyje. Hehe. Czekajcie, chyba sam go nawet zabiłem. Hehehe. To Lingi? Nisu już nie ma. O. Oh. Dzień dobry panu. Jest tu osoba. Szczelnie pinięta drutem kolczastym. Wydaje się, że drut kolczasty jest pokryty jakąś mętną cieczą. Investigate. Drut zbija się głęboko w skórę. Osoba nie żyje od... No to trochę. Dobra, weź trochę drutu. You find Tornet Ring. Mieliśmy ten Tornet Ring raz. I on jest taki, że jak się go założy, to się go nie ściągnie, prawda? Właśnie. Ale, no, nic tutaj nie ma. Czym jesteśmy? Sylvian Square. Sylvian chyba nam członki oddawała, prawda? Kurwa, teraz co się zaczęło? Dobrze, że na nich nie trafiliśmy wcześniej. Kurwa, już myślałem, że kolejne trupy się pojawiły, ale nie. Gra na szczęście mnie nie zaskoczyła. Dobra, no to idziemy tutaj w górę. Naprawdę nie pamiętam tyle okazji, żebyśmy tu kiedykolwiek byli. Reveal West. Pocisk ze strzelby. To wygląda znajomo. Muzyka też znajoma. Żeby tu było jakieś przejście dalsze, o którym nie widziałem. No musiałem tu być. Musiałem tu być, ponieważ iż to tutaj rzeczorki, które już brałem. Nawet pamiętam to przejście. Shit. To tylko taki skrócik tu był. Dobrze, ale to nie szkodzi. Bo ja i tak będę chciał się dostać tutaj. Bo tutaj nas jeszcze na pewno nie było. Tylko ja tu zapiszę sobie i zobaczę, że w ogóle jestem w stanie to rozwalić. Bo pewnie będzie tak, jednak, że nie jestem w stanie tego rozwalić. Dobra. ...468. Jesteśmy w stanie to rozwalić. Ale nas ten dziad ściga. Może akurat on tutaj musiał być, nie? Ej, ale tu byliśmy. O, shit. Jaki natrętny. Kurwa, no muszę z nim walczyć. Nie chcę konfrontacji. Ale widzę, że to też nic nie działa. Przynajmniej jedną łapę, żebyśmy mu upierdolili, to już będzie dobrze. No ale uwalić mu tą łapę, to będzie ciężko. Flash. 13 i straciłem rękę, kurwa mać! Czemu? Dan Midwinderem coś tam może zrobić jeszcze, ale... Marina jest... kadłubkiem, no. Prawie. Jest szansa, że no, zrobilibyśmy go. Jak Dan teraz straci rękę. Nie stracił, na szczęście. To i tak nic nie da. Znaczy, Dan nie może stracić ręki w sumie. Dan nie może nic stracić.
Ale Marina straciła. No i teraz on już jest martwy teoretycznie, nie? No pięknie, no podwójny atak jak padnie. No i możesz chuja sobie zrobić. Teraz ty sobie możesz robić co chcesz. Bo Marinka go gryzie po stopach. Marinka przestań gryźć po stopach. Dawaj stopkę. O, ma tackle jeszcze. No niedobrze. Nie wiem czy... Nie no, Marinie, Salomon Snake amulet to też nie warto dawać. Jezu, jakie on ma silne stopy. Jakie ty masz silne stopy? Po 300. Dobra, Dante zaatakuje jeszcze raz. Kurwa, myślałem, że może jednak się uda. No naprawdę świetne ma te DPS-y ten Dan. Dobra, nie ma stopy. Palimy go w łeb. No jak miss? Kurwa, no nie mówcie, naprawdę. Dopiero teraz straci równowagę, no tak, zapomniałem, że to potrzeba rundy jednej. Ale dupa straszna, zjebałem to. Ale Meat Grinder to jest po prostu kosmos. Pyk, 1000 krytyk, wow! Do gnoju? Maska śmierci i sukienka z kolczugi. Właśnie, jestem w sumie taki zdezorientowany. Nadal czuję pustego czegoś. Wszystkie jego rany i zadrapanie, jakie odniósł ten facet, sugerują, że tak na dobre jest martwy, ale nie. Nie mam pojęcia. Nie zadawaj mi takich trudnych pytań. Nawet ja nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Właśnie. Tylko tak, ja mogę zrobić beat him. Musi być martwy, ale na jak długo? Czyli on potrafi jeszcze wstać. Niedobrze. Gdzie my polecieliśmy wtedy? Jakoś tu chyba, tak? Lecieliśmy. Tutaj lecieliśmy. On sobie siedział tutaj. To jest doktor Kefer. Mam 66 szylingów, no ale nic i tak nie mogę zbytnio kupić. Tą Will Daga kupię, no tak bez przesady. To mnie aż tak nie interesuje. Biddlestone też nie. Mówię, na pewno Levi'a sobie zostawię pod tym względem, że mogę z nim tutaj dosyć mocno mogę sobie uzyskiwać przejścia. Właśnie dzięki niemu. Zabordowane deskami przejście. Te apartamenty, my też tutaj byliśmy, prawda? Ale zobaczcie, tutaj mogliśmy się przespać. Tutaj są dalsze przejścia, okej. Na pewno chciałbym zrobić to w ten sposób, żeby jednak Marinka nie straciła rąk. Ale może być to dosyć ciężkie do stworzenia. No nie wiem. Gdzie dalej możemy iść? Nawet już nie zapisuję tej gry tutaj, bo... Myślę, że to nie ma sensu. Dobra, tutaj te dziady nie żyją. To było to przejście, to też nie. To znów mamy przejść do sierocińca. Czy tu coś jeszcze będzie? Też chyba niezbyt. Też chyba niezbyt. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj latać. Duch Michała zapał. Jest coś, co chcesz mi powiedzieć. Aha, giggle. Nie gigluj sobie ze mnie. Proszę ze mnie sobie nie giglować. Dalej.
Tu nic nie ma. Naprawdę nie wiem, gdzie teraz możemy spróbować pójść. No chyba po prostu trzeba się przenieść do trzeciego dnia. I dopiero w trzecim dniu cokolwiek próbować, no bo innej opcji nie widzę. Dobra, weźmy tego koleżkę. Tędy na razie nie idziemy. Potrzebujemy u Marinki dalej rąk. Jak widać, nic nie dało nam zabicie niego. Myślałem, że to jest po prostu jakieś przejście, ale nie. Tą lokację już zwiedziliśmy, tylko po prostu z troszeczkę innej strony. I pewnie dało się nawet otworzyć z drugiej strony. Ale miło wiedzieć, że mamy już na tyle silną drużynę dwuosobową, że nie ma problemu, żebyśmy potwierali nawet metalowe kraty. Tylko teraz, czy ja sobie przypominam jakieś kraty metalowe, które nam zasłaniały jakieś przejście? No też nie za bardzo. Też nie za bardzo. Ja nawet nie pamiętam, jak się tutaj szło. No to jest jakieś wyjście. Nie wiem, czy ja po prostu muszę iść w stronę wieży już. Runteller, to nie. Kurwa. Dobra. On ma tylko jedną łapkę, tak? No spróbujmy. Ale on hurting me. 45, what? What? Lepiej go w ten sposób walić, kurwa. Ten hurtingiem wala. Tytoń, dobra. Medical diagnosis. Poczytamy sobie przynajmniej o ich aparycjach. To stworzenie tylko warek wyschniętej skóry, która wydaje się być naoliwiona i tłusta. Jedną rzeczą, która sprawia wrażenie solidnej i mocnej, jest głowa. Nieco humanoidalna głowa sprawia, że zastanawiasz się, czy kiedyś było to człowiekiem, ale jeśli tak jest, to zdecydowanie odeszło od tego. Miękkie ciało wydaje się odporne na nieziemskie siły i ogień, czyli na magię i ogień, ale wszystkie takie fizyczne wydają się być skuteczne. Czy mogę odciąć temu głowę? Chyba mogę. No i gitara. Ale on wali naprawdę hurtingiem. Tylko tak, tutaj jeszcze mamy właśnie przejście. I jeżeli jesteśmy w stanie rozwalać te przejścia, to zajebiście. Naprawdę. Marinka naprawdę. Tylko Marinka strzeliła mocno. To by pewnie się udało. Nie? It is strong to you? Idziemy po resztę ekipy. Jeśli weźmy Cosa Nostra, to kurwa, to będzie ta brama tylko latać. Ta brama będzie tylko latać. Patrzę więc, gdzie jest przejście, nie mogę go znaleźć. Dobra, Arukas raczej nie. To wygląda jak drabinka trochę. Ja staram się też przeglądać te budynki poboczne, ponieważ no tutaj mogą się ukryć nasi sojusznicy. Czy sojusznicy? Nasi rywale, nie sojusznicy. Których musimy wykończyć raz, dwa, trzy. Dana już mamy przy sobie, ale na razie go wykorzystam troszeczkę. Tak jak powiedzieliście, ending z nowym bogiem tak naprawdę jest endingiem, który jest dosyć, że tak powiem, jest to ending dobry dla wszystkich. W sensie, że nie musimy ich wyrzynać. Ale czy jest najlepszy pod tym względem? No to wątpię. Dobra, tu przypadkiem nie było gdzieś zaraz tego naszego baru? Nie było baru.
Barbaru nie było. Znaczy, my wybiliśmy tego typa, wybiliśmy, dobra. Bo już się trochę bałem. Pogubiłem się w życiu. Kurde, nie wiem, gdzie jestem. Kurde, wiem, gdzie jestem. I kurde, chyba nie chcę tu być. Na pewno nie chcę tu być. Na 100% nie chcę tu być. I na pewno wiecie, dlaczego nie chcę tu być. Dobra. To jeszcze raz z tym przejściem tu. To cholerka. Cholercia, 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 skwiercia. Nie wiem, gdzie dalej przejść. Nie wiem, gdzie dalej przejść, bo wydawało mi się, że gdzieś tu powinien być bar, ale go tu nie ma. Jest przejście do góry, huk, nie ma. Tu jest ta moda, coś tam, no ale to nie tu. Mógłbym spróbować go zabić. Chyba to zrobię. A może nie. Może tu niżej jest przejście. Tu jest bar. Dobra. To miejsce. Muszę coś zrobić. Znajdziesz mnie za radą. A kurwa, to cała ekipa. Nie dziwi cię, że tu leży Levi? Chyba nie. No to tylko trup, nie? Tak, idę po swoje zombie. Dobra, nonsens, idziemy. Dziewczyny, ruszamy, koza zostaje. La koza zostaje. Popatrz, jestem... Wygląda na to, że jestem dzisiaj twoim barmanem. Co chciałbyś, żebym ci podał? Dobra, daj mi drinka. Co ty robisz? Chcesz zostać samotnie? Zaatakuj go. Dawaj drinka. Tak, tak. Gdzieś na świecie jest godzina piąta. Co to miałoby być? Coś niealkoholowego, kosmolitan, sucha martini, old fashioned, staromodny. A glass of whisky, whisky. Dobra, nadchodzi. Nie, panie barman. Panie barman. O, proszę, trzymaj. Nawet z obrazkiem. Wow. Ile tekstu? Kieliszek z whisky ze starego Winland. Jeszcze przed wypiciem z pięknie zdobionego szkła, bogate i głębokie aromaty wypełniają twoje nozdrza. Czekasz krótką sekundę przed wypiciem pierwszego łyka. Kurwa, tyle opisu whisky, naprawdę. Whisky daje lekkie uczucie pieczenia w dół przełyku, ale nadal może dyrektować się smakiem tak długo, jak pozostaje na końcu języka. Głębokie ciepło wypełnia twoje wnętrzności jeszcze długo po tym, jak kieliszek jest pusty, czy kubek jest tanka. Kończę swojego drinka. Idziemy. Dobra, dawaj. Dawaj, bo idziemy z dziewczynami. Już nie ma kozy nostry. Tu jest przejście? Jest przejście. Dobra, bo już muszę kończyć odcinek powoli. A chcę zobaczyć, czy uda nam się jeszcze rozwalić tą bramę, bo bardzo by mi na tym zależało. Nie powiem, że nie. 52% hunger. Co jest, Aleksandrze? Kurwa, akurat ktoś nas tam zgłodował. Oj, ła, bo to jest dziewczyna. Dobra, spróbujemy. 161, 52, 12. No dupa, naprawdę? Jednak to sensa. Masz suszone mięsko. O kurde, no to ci ładnie teraz dało.
To wszyscy będą głodni zaraz. Food. Jeszcze Aleksandra. No i kurczę, pytanie, czy uda nam się otworzyć tą bramę, bo to też nie jest takie pewne. W ogóle zauważcie, że tutaj jest jakiś dziwny budynek z czymś na wzór lunety, teleskopu lunety. Zobaczcie, tu na górze, nie? Kurde. Muszę jakby znaleźć przejście. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. To wiem. Masz takie skillsy, analiza i Magnol Medical, okej. Okay. Magna Medicina, nie Medical. To jest 159. 59. Kurwa, wiedziałem, że ten mis. Czekałem na ten mis. Czekałem na ten mis, jeszcze raz. Dajcie nam przejść. Tam pewnie nic nie będzie. Pewnie już tam byłem. O! Silniejsze ataki. I będzie mis. To dziwo nie. Dobra, ale brama wydaje się naprawdę za silna. Co my tam w ogóle znajdziemy? Bo to jest obok Bohemian National Museum, tak? Kurde. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Ja tutaj sobie spróbuję jeszcze może tą bramę otworzyć, ale... Nie wiem, ile ona ma HP. No cóż, dobra, sprawdzimy. I w razie czego, jeżeli mi się uda otworzyć, to oczywiście zwiedzimy dalszy teren. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał do Shira, a my się widzimy w następnych odcinkach z Firmy Hunger 2 Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.